W dzisiejszym filmie kilka słów podsumowania z pierwszego tygodnia mojego 30-dniowego wyzwania. Stali widzowie pewnie pamiętają, że w ramach wyzwania zrobiłam sobie 30 dni carnivore. Dość takie restrykcyjne, muszę przyznać, a Kinga zdecydowała się na 30 dni na keto. Mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Pozdrawiam gorąco naszych stałych widzów oraz zachęcam nowych widzów do subskrypcji naszego kanału. Zacznę może od tego, że przez święta dopadła mnie grypa, więc nie mogłyśmy pojechać porządnie na zakupy, dopiero później udało nam się je zrobić. Zdjęcia możecie zobaczyć na filmie, co tam ciekawego pokupowałyśmy. Ogólnie moje samopoczucie oceniam jako dobre przez ten tydzień, ale przez chorobę i katar miałam bardzo duże, bardzo silne bóle głowy. Jest duża szansa, że przez kilka dni zaliczyłam ketogrypę, ale u mnie było to przykryte całkowicie chorobą i kaszlem i do tego jeszcze gorączką. Kaszel i gorączka nie występują na ketogrypie, więc ja wiem, że byłam po prostu chora, zwłaszcza, że byłam chora jeszcze przed zaczęciem mojego wyzwania. Z takich challenge'y to w ciągu tego tygodnia muszę przyznać, że tak dobrze ze 3 razy zachciało mi się czegoś słodkiego. Miałam ochotę na jakąś czekoladę, jakieś, nie wiem, słodycze. Nie ukrywam, że obżarstwo świąteczne na pewno i generalnie odpuszczenie sobie całkowicie diety w grudniu kompletnie temu nie pomogły, więc no, było ciężko. To były takie 3 bardzo silne pokusy, które dopadły mnie w tym tygodniu i na pewno nie będzie lekko, bo zbliża się okres, więc drugi tydzień, obstawiam, będzie jeszcze gorszy. Ale zobaczymy, jak będzie. Kolejnym z takich challenge było to, że pomimo tego, że lubię mięso i zwykle mam dużo tłuszczu w diecie, to moje jelita bardzo mocno odczuły zmianę diety i objawiło się to sporym rozwolnieniem. Trochę mnie to zaskoczyło. Myślę, że też przyczyniło się do tego sporo ilości leków. Na pewno one nie pomogły. Może dodatkowa jakaś suplementacja elektrolitów, też mogło być tego za dużo na raz. Ciężko powiedzieć. Głównie przez to, że byłam chora, straciłam trochę apetyt. Tak naprawdę wyszedł mi z tego trochę taki omad z jakimś dodatkowym i późnym jedzeniem. Głodna robiłam się około godziny 14, a że obiad jemy zwykle około 17, no to przeciągałam to i mój pierwszy posiłek jadłam dosyć późno, czyli właśnie około 17. Potem jeszcze coś przed snem w postaci jakiejś przekąski, ser albo pieczony bekon. Nie do końca jestem przekonana co do ogólnie przekąsek i w ogóle jedzenia tak późno, więc w późniejszym etapie spróbuję zmienić, czy w następnych tygodniach, spróbuję zmienić porę posiłków, czyli ustabilizować to jednak do 2 posiłków, a pierwszy posiłek wcześniej około 10, 11 albo około 11 czy po 11, a drugi już w porze obiadowej. I kompletnie nie stosować tutaj przekąsek, bo nie ukrywam, że przekąski to są takie zachcianki, nie jest to w ogóle nam potrzebne i jest to tak naprawdę uleganie tylko takim pokusom. Więc wyeliminowanie przekąski, po prostu obiad i tyle. A przez ten pierwszy tydzień na lekach i ogólnie zmiana diety mnie trochę osłabiły, więc głównie leki, choroba, na pewno restrykcyjna zmiana diety również, zwłaszcza po tym, że przez miesiąc praktycznie nie stosowałam kompletnie żadnej diety, czyli żarłam to, co chciałam. Jakoś przez ten pierwszy tydzień nie myślałam o treningu, bo byłam po prostu za słaba, więc jakby nie ma sensu kompletnie nadwyrężanie się. Ale następny tydzień mam już zaplanowane 2 treningi na rower. 2 zaczynam na spokojnie, nie będę się forsować. Jest to też związane z czasem, który muszę temu poświęcić. I do tego w sobotę, jeśli tylko pogoda pozwoli, będzie to długi spacer, więc wracam po prostu do mojej aktywności, ale raczej tak stopniowo, na spokojnie.
Ogólnie nie było źle przez ten tydzień. Znacznie, myślę, lepiej niż moje poprzednie próby z Carnivore. Trochę uwiera mnie ta restrykcyjność, którą sobie narzuciłam, ale no właśnie, sama ją sobie narzuciłam, więc nie mogę być tutaj, mieć do kogokolwiek pretensji. Ma też to swój cel właśnie ta restrykcyjność w postaci eliminacji całkowitej warzyw. Czy mi wyjdzie, czy nie? Zobaczymy, podzielę się z Wami tym, jak zakończę miesięczny challenge. Postaram się wytrwać, a jak wyjdzie, no to zobaczymy. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wy też zaczęliście jakąś nową dietę, nowy challenge, nowe wyzwanie od nowego roku, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie. Ja Wam życzę powodzenia i dla Was, i dla mnie. Wszystkiego dobrego. Cześć.